Dzień dobry Sportowa Polsko, temat energetyków. Odwieczny problem, już kiedyś poruszany przez nas temat, ale warto wspomnieć o tym po raz kolejny. 4 lata temu ostatnio nagrywałem, czy energetyki są szkodliwe, czy są zdrowe, w jakich dawkach są zdrowe. Wszystko dzisiaj Wam wytłumaczę. Zacznijmy od rozłożenia energetyka na atomy, bo co to tak naprawdę jest energetyk? Niektórzy widzą jakiś kolorowy płyn, który może się wydawać właśnie niezdrowy, ale każdą rzecz, żeby ocenić, czy jest zdrowa, czy nie, po prostu musimy rozłożyć na części. I energetyk to jest woda, witaminy, kofeina, słodziki, barwniki i najczęściej tam jeszcze jest dorzucana tauryna, niacyna, żeńszeń. Często widać też L-karnitynę. I na tej tabelce możecie zobaczyć sobie wszystkie te składniki w takim przeciętnym energolu wypisane. Jako że my polecamy energetyki bez cukru, tak jak wiecie, nasze produkty chociażby są właśnie w ten sposób produkowane. Zacznijmy właśnie od tematu słodzików. To nie substancja czyni truciznę, tylko dawka. No i właśnie chociażby w takim energetyku, czy w większości produktów słodzonych właśnie takimi substancjami słodzącymi, a nie cukrem, te dawki są bardzo malutkie. Każda substancja ma coś takiego jak zalecana dzienna dawka spożycia. Na każdym produkcie praktycznie możecie też znaleźć taką informację. Jest to ilość substancji, która była wieloletnio badana. Jest to ilość, która spożywana codziennie przez wiele, wiele lat, dziesiątki lat, nie będzie powodowała żadnych negatywnych efektów. Najczęściej jest ta ilość jeszcze mocno zaniżana, czasami nawet kilkusetkrotnie. Tak czysto dla bezpieczeństwa. Także wszystko, co Wam podam, prawdopodobnie i tak jest jeszcze zaniżone. Najczęściej używanymi słodzikami w napojach energetycznych są aspartam i bezpieczna dawka takiego aspartamu to jest 50 mg na kilogram masy ciała. W przeliczeniu na puszki półlitrowych energetyków będzie to 21 puszek dziennie. Jeśli będziecie spożywać przez dziesiątki lat 21 puszek dziennie, patrząc tylko i wyłącznie na aspartam, będzie to bezpieczna, zalecana wręcz dzienna dawka spożycia. Jeśli chodzi o acesulfam, są to 32 puszki półlitrowe. Jest to 15 mg na kilogram, no i znowu jeszcze większa ilość, myślę, że nierealna do wypicia. Sukraloza to jest taki numer 3 i tutaj 6 puszek dziennie, spożywanych przez wiele lat. Jak sięgam pamięcią, moja maksymalna ilość przyjęta to były 4 puszki dziennie. Natomiast już pomijając energetyki, pamiętajmy o tym, że przyjmujemy prawdopodobnie, jeśli jesteście zwłaszcza w fitnessie, z różnych źródeł te słodziki, także myślmy o tej kumulacji, no i te ilości, które Wam podałem, no myślę, że racjonalne było nie przekraczanie ich przynajmniej regularnie. I teraz druga rzecz, jeśli chodzi o energetyki i tą dawkę, która czyni truciznę. Tutaj mamy kofeinę, to jest taki, można powiedzieć, najważniejszy składnik tego energetyka. To nam właśnie daje tą energię. 400 mg to jest ta zalecana dzienna dawka, czyli ta bezpieczna, wieloletnia dawka kofeiny. Czyli jest to przykładowo 1 litr energetyka, czyli dwie takie puszki, albo kilka kaw, oczywiście w zależności tego, jak są one przygotowywane. Natomiast poniżej 18 roku życia, i zwłaszcza dla dzieci, 2,5 mg na kilogram masy ciała, to jest dawka zalecana i to nie jest dużo, bo będzie to tak naprawdę jedna niecała puszka energetyka. Także dla młodzieży, dzieci, ja nie zalecałbym spożywania zwłaszcza takich mocnych energetyków jak nasz. Jeśli chodzi o szczere zagrożenie dla naszego życia, to jest 10 gramów kofeiny przyjętych naraz, czyli byłoby to 50 puszek na przykład dzika. Po raz kolejny nierealna ilość do przyjęcia. Poza tym, zanim byśmy doszli do takiej ilości kofeiny w organizmie, to byśmy zwymiotowali wielokrotnie albo stałoby się coś, nawet sobie nie umiem wyobrazić, co się może stać. Czysto sportowa informacja, od 4 do 6 mg kofeiny przyjętych naraz na kilogram masy ciała to jest optymalna ergogeniczna dawka, czyli jeśli chcemy przedtreningowo zwiększyć swoje możliwości naszego ciała na maksa w kwestii siły, mocy, wydolności, to 4 do 6 mg to będzie właśnie takie optimum. I no, dla 100 kg osoby jak ja będzie to 400 do 600 kofeiny przyjętej naraz, co jest oczywiście bardzo dużą ilością, no ale znowu mówimy tu o sportowcach. Już czysto jako ciekawostka, 500 mg przyjętej kofeiny, czyli chociażby tak przedtreningowo zalecona dawka dla około 100-kilowej osoby, będzie to dodatkowe 100 kalorii wydatkowane w czasie dnia. Także na przykład kiedy jesteśmy na mocnej redukcji albo po prostu redukcji i chcemy
podnieść tą naszą energię codzienną, to właśnie kofeina w tym pomoże, a przy okazji przez podniesioną pracę serca oczywiście będziemy też spalać dodatkowe kalorie. No i wracamy do początku tego, co mówiłem, czyli cukier, jedyny taki szczery negatyw, który ja widzę w energetyku. Jeśli chodzi o cukier, no to na pewno słyszeliście nieraz, żeby go unikać, no i ma to oczywiście meritum, natomiast 10% zjadanych naszych kalorii to jest zalecana dzienna dawka cukru, czyli dla diety 2000 kalorii będzie to około 50 gramów cukru spożywanego. No ale pamiętajmy, że ten cukier naprawdę jest po trochu wszędzie. Czyli jeśli już pijecie energetyka z cukrem, wybierzecie taką formę, no to prawdopodobnie jedna taka półlitrowa puszka to będzie właśnie taka dzienna zalecana dawka. Czyli jeśli już wybieracie taki energetyk słodzony cukrem, to zatrzymałbym się na tym jednym dziennie, czysto zdrowotnie. Ale no mówię, zwróćmy uwagę na to, że w samej naszej diecie na pewno też ten cukier jest, więc znowu ja wybierałbym te słodzone słodzikami. Podsumowując, dawka czyni truciznę, energetyki dla człowieka są jak najbardziej ok, nawet spożywane w no, dużych dawkach, bo kilka energetyków dziennie to już jest naprawdę dużo. Także jeśli będzie to rozsądnie spożywany produkt, będzie to bardzo dobry produkt, prozdrowotny wręcz. Mimo że dużo ludzi widzi w nim taką szkodliwą substancję, no to tak jak mówię, jedyna jaką ja widzę to jest cukier, każda inna jest jak najbardziej prozdrowotna, spożywana w racjonalnych ilościach. Pozostaje mi życzyć smacznego i tyle na dzisiaj.